piątek 11 września 2015 roku w miejscowości Nowa Wola odbyły się uroczystości poświęcone żołnierzom poległym 100 lat temu podczas I wojny światowej. Na początku sierpnia 1915 roku przez 3 dni przez teren gminy Serniki przechodził front. Trwały tu walki między wycofującymi się Rosjanami a nacierającymi wojskami Austro-Węgier. Pamiątką tych walk są cmentarze wojenne w Nowej Woli, dawniej zwaną Ruska Wola. Na inaugurację uroczystości w miejscowej kaplicy odprawiono mszę świętą, w której licznie uczestniczyli mieszkańcy i młodzież gimnazjalna. Obecna była grupa rekonstrukcji historycznej. Uczestnikami uroczystości byli przedstawiciele gminy Serniki oraz zaproszeni goście, a wśród nich przedstawiciele Niemiec. Nie zabrakło przedstawicieli wojska. Nie może zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek, prawda i wartości, które trzeba utrzymać i bronić. Nastąpił przemarsz na cmentarz żołnierzy niemieckich w Nowej Woli. W cmentarzu zapalono znicze i złożono wieńce przez przedstawicieli gminy Serniki oraz Niemiec. W czasie uroczystości miało miejsce okolicznościowe wystąpienie wójta gminy Serniki Stanisława Marzędy, w którym wyjaśnił, dlaczego zgromadzono się na cmentarzu, aby oddać cześć żołnierzom obcych armii. Dlaczego to czynimy, pytają niektórzy, skoro byli to nasi zaborcy. Zwyczajnie, proszę Państwa, do zwykłego ludzkiego humanizmu, z szacunku dla ludzkiego życia, dla nauki i przestrogi. Ta bitwa i te cmentarze są cząstką naszej historii i teraźniejszości również. Oto przed wiekiem w dniach 5 i 6 sierpnia 1915 roku tutaj w rejonie Nowej Woli, wówczas Ruskowoli, Brzostówki, Wólki Zawieprzyckiej doszło do bitwy, której pozostałością do dzisiaj są dwa cmentarze żołnierzy niemieckich, austriackich, węgierskich i rosyjskich. Być może wśród tych żołnierzy byli Polacy. Być może też tu spoczywają. Jak wiemy, był to czas, kiedy Polski nie było na mapie Europy, a nasi rodacy walczyli we wszystkich armiach ówczesnych naszych zaborców. Pamiętajmy jednak, że takie cmentarze naszych polskich żołnierzy są w całej Europie.
tam też ktoś się nimi opiekuje, ktoś o nie dba. Przede wszystkim jednak musimy wiedzieć, że ci młodzi chłopcy nie byli winni tamtej wojny. Na część artystyczną składały się utwory muzyczne oraz wiersze, które młodzież wykonywała w języku polskim i niemieckim. Sag mir, wo die Blumen sind, welchem Fluchten sie geschwind, wann wir man hier... By winy ojców zechciał zmazać tam syn twój i on. Sieht unser Flehen heut zu dir empor. Schenke, du keusche, reinste Himmelsfrau, unseren Bitten ein geneigtes Ohr. Sancta Maria. Na dzień szczęśliwy nie czekaj, bo kresu nadejdzie czas, nie musimy chniesz się chociaż